robili. Chłopcy, tak, ale takie długie włosy z kolei. Także my naprawdę mamy tutaj małe dzieciaki. Korzystali z mojego prądu non stop. Kiedy ja mówiłam, że bez pozwolenia, właśnie, bo ja podsunęłam kabel, a oni po prostu sobie ten, z tego prądu korzystali. No niestety nie jestem zadowolona z tego, że kolejne straty finansowe będziemy ponosić. Wyglądała sprawa. Kierownik zaczął, jak rozpoczął tą budowę, to nie miał żadnego przyrządu, nawet nie miał planu budowy. Planu budowy. Plan budowy to dostał, ja wiem, ze 3 tygodnie temu dopiero. I niwelator, który jest podstawowym narzędziem, bo żeby ustawić, wie pani, poziomy, żeby droga szła w tą stronę, a nie w odwrotną, a tutaj była taka sytuacja, że droga im zaczęła wychodzić w odwrotną stronę, skoszenie zamiast być ujemne, czyli schodzić w ten sposób, to było dodatnie, czyli woda by się cofała normalnie. No, działy się normalne parodie. Dopiero tutaj taki starszy pan miał niwelator, swoim własnym niwelatorem dopiero poustawiał im poziomy. Ani geodety nie było, ani nikogo, no zupełnie. Poza tym, jak można budować drogę, nie mając planu, nie mając, na planie są naniesione rzędne, szerokości i tak dalej. On tego nie miał po prostu, no. To była kpina zupełna. To mówię, te poziomy, gdzie i jak droga powinna iść, to myśmy mu sami, mieszkańcy, mu ustawiali własnym, prywatnym sprzętem. Tak wyglądała kompetencja. To są siły, prawda, fachowe, a środki to jest 3 pracowników, młodych chłopaków, takich, no bez wykształcenia, po prostu łopata i tak dalej. O, to ci robili, a on tylko mówił, no to weźcie tam, wykopcie to tego. Ci, którzy układali kostkę... Jeden pracował, a reszta się patrzyła. Patrzyła. Tak to wyglądało. Dokładnie. Czy nie przeprowadziliśmy, powiedziano mi, że dawniej ludzie też mieli dzieci, jeżeli bez lodówek, jeżeli bez mebli. I pan mi nie umiał powiedzieć, kiedy będzie koniec realizacji drogi. Ale pani też opowiadała o karetce, która tu nie... To znaczy, no nie o karetce. Zamawiałam w czwartek, bo mam 2-miesięcznego noworodka, który leżał niedawno w szpitalu i powiedziano mi, że mam z nim nie wychodzić przez miesiąc z domu, bo dziecko nie ma odporności. W czwartek dzwoniłam do mojej przychodni tutaj po wizytę lekarską. Rozmawiałam bezpośrednio z lekarzem, powiedziałam mu, gdzie mieszkamy, bo oczywiście, nie wiem, nazwa ulicy jest już chyba z rok czasu, ja jeszcze się nie orientuję, mało znana. Nie ma ich na mapie. Tak, nie ma ich na mapie i każdemu tłumaczę, tak, gdzie jest to osiedle. Więc pan doktor powiedział, dobrze, jak najbardziej przyjadę dzisiaj. Po czym okazało się, że lekarz tutaj nie trafił, dojechał, nie wiem, do skrzyżowania i wrócił się. Jak zadzwoniłam o 15, bo mówię, że czekam cały dzień na lekarza, powiedziano mi, że lekarz nie trafił do pani i wrócił się do domu i taka była konkluzja, że tu nie ma drogi, nie ma jak wjechać i nie ma szans na wizytę domową. Jak sobie teraz radzicie? Którym dojeżdżacie do domów? No tak jak tutaj widać, no parkujemy na tej łące. Nie wiem, no mąż już się 2 razy zakopał. Dzisiaj jest sytuacja taka, że ja muszę jednak wyjść z domu z dzieckiem do lekarza i jechać, bo nikt do mnie tutaj nie przyjedzie. No karetki nie będę wzywać, bo to nie jest taka sytuacja zagrożenia jeszcze życia. Aczkolwiek, no w takie pogody niestety musimy sobie radzić w taki sposób. Idąc zakupami, jedno dziecko za rękę, drugie pod rękę, a zakupy to chyba tylko na plecach, bo tu naprawdę wiele osób, no musimy sobie jakoś radzić. No. No, tak, że nie ma dróg, to jeszcze i oświetlenia. Oświetlenia nie ma. No wracając wieczorem jest naprawdę bardzo ciężko. Tak. To już będzie coraz gorzej, dzieci, prawda? Przywozimy po południu zajęć czy ze szkoły, z przedszkoli. No to musimy niestety z latarką, bo ja tutaj też kilka razy już wywinęłam kozła idąc. Nie mówiąc o takich zniszczonych butach, prawda? No bo to już tego nie bierzemy pod uwagę. Naprawdę jest bardzo ciężko i naprawdę jestem bardzo zestresowana. Tym bardziej